wykonany jako właśnie taki amerykański Władysław Tatarkiewicz, tak jak my jego przyjaciela traktowaliśmy i uczyliśmy się z dzieł Władysława Tatarkiewicza, to tak w tamtej amerykańskiej przestrzeni Bolesław Sobocinski, czyli ten przywódca organizacji polskiej, miał taki życiorys. Krótko rzecz mówiąc, również przez to my nie mieliśmy takich naukowców w PRL, bo można sobie dośpiewać ciąg dalszy tej historii. Jego żona już po jego śmierci bardzo wspierała w 80 roku Solidarność w okresie stanu wojennego, była od niego dużo młodsza i w ten sposób taka sztafeta pokoleń w rodzie Sobocińskich spowodowała, że dotarli oni również do tego pokolenia Solidarności i na gruncie amerykańskim bardzo wspierali działania tutaj przywódców podziemnej Solidarności w kraju. Drugim, który tę decyzję musiał podjąć w Krakowie, to dr Kazimierz Gruziński. Znowu jedna z piękniejszych postaci organizacji polskiej, ale też znowu polskiej elity intelektualnej, który będzie miał też brata Tadeusza Gruzińskiego, który zginie tragicznie, znaczy umrze, ale po tragedii, która go spotkał na przełomie 1939 i 1940 roku, będzie wychodził jako emisariusz do polskiego rządu z kraju, emisariusz ONR-u i przejdzie przez Tatry, dotrze na teren Węgier, no ale będzie miał odmrożone ciało, nogi, dostanie się gangrena, to wszystko i już do polskich władz na uchodźstwie do Francji nie dotrze, umrze na Węgrzech. Natomiast jego brat Kazimierz Gruziński będzie na terenie organizacji polskiej pełnił bardzo ważną funkcję. I trzecia osoba szalenie istotna, ale jeszcze i o czwartej powiem, to też wspominany tutaj przez Leszka Żebrowskiego, Lech Karol Neyman, który też znajdzie się w Krakowie. To jest ten człowiek, który jako pierwszy opisał i nie tylko na zasadzie takiej romantycznego rzuconego zdania, tylko opisał językiem ekonomicznym, geograficznym, historycznym, gospodarczym, czyli cały kontekst stworzył tego postulatu polskiego, czyli budowy granicy Polski na zachodzie, na Odrze i Mysie Łużyckiej. Tak na marginesie tutaj mamy autora pierwszej, jedynej biografii Lecha Karola Neymana. Tam siedzi Rafał Sierpuła. Książka o Lechu Neymanie to kawał wielkiej polskiej historii. Znowu o jednym z przedstawicieli polskiej inteligencji wychowanym w Wielkopolsce, w Poznaniu, który całą ścieżkę edukacyjną swoją przeżył w wolnej, niepodległej Polsce. No i to jest też jakaś odpowiedź na pytanie, kim byliśmy i kim bylibyśmy dalej, gdyby tak kilka pokoleń się w tej wolnej, niepodległej Polsce wychowywało w latach międzywojennych, a nie zostało to przerwane na roku 1939. O ile wiem, Rafał tę książkę też tutaj ma i sprzedaje, więc można po naszym tutaj spotkaniu się do niego zgłosić. I czwartą osobą organizacji polskiej, dla mnie osobiście najbliższa mi postać, która musiała podejmować decyzję dotyczącą wymarszu Brygady Świętokrzyskiej, postać, do której jeszcze wrócimy, bo będzie on odgrywał najważniejszą rolę, jak mi się wydaje, w historii Brygady Świętokrzyskiej, to Jerzy Olbiert Iłłakowicz. Bardzo piękna postać, który to inteligent polski, wychowany w renomowanych szkołach przedwojennych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, miał studia we Francji, w Wielkiej Brytanii, więc znał też doskonale właśnie i francuski, i angielski, i niemiecki. Te języki obce były zresztą jego specjalnością, ponieważ jego pierwszą żoną była piękna księżniczka perska, więc też musiał się paru języków jeszcze nauczyć. Osobna historia, bardzo, bardzo ciekawa i romantyczna. Faktem jest, że on pochodził z bardzo znanej rodziny, rodziny ziemiańskiej, polskiej. Jego matka była z domu Kleniewska. Kleniewscy mieli klucz majątku tutaj niedaleko w Puławskiem, między Puławami a Janowcem, mniej więcej na tym Dratów, takie miejscowości, które tam się znajdują. I natomiast ojciec Jerzego Olbierta Iłłakowicza był wysokim przed wojną urzędnikiem.
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I ponieważ pracował w dziale zachodnim, no to jak się okaże, będzie to miało swoje bardzo istotne skutki dla historii Brygady Świętokrzyskiej. To nie przypadek, tylko opatrzność. Zawsze proszę pamiętać, nie ma w historii przypadków, tylko opatrzność działa. Otóż ta grupa ludzi podejmuje decyzję o wyjściu Brygady Świętokrzyskiej z lasów w momencie, kiedy do Krakowa dociera informacja, że 12 stycznia front niemiecko-sowiecki zostaje przełamany przez ofensywę sowiecką. To już nie ma czasu na deliberacje, nie ma czasu na to, by się zastanawiać, kto ma rację i który z członków organizacji polskiej jest logicznie myślący. Trzeba podjąć decyzję jednoznaczną. Niepodejmowanie decyzji powoduje, że Armia Czerwona zajmie Brygadę Świętokrzyską i już wtedy na pewno nie do generała Andersa dotrą, chyba że przez Syberię, jak to i Andersowi się i jego żołnierzom zdarzało. A zatem decyzję trzeba było podjąć natychmiast. I rzeczywiście decyzja została podjęta w warunkach frontowych wobec jednostki liczącej w sumie te 1200 osób, choć jak ktoś tutaj słusznie powiedział, się pamiętam, czy Leszek, czy sędzia, że około 1050 osób w tym momencie było w dyspozycji Antoniego Szackiego. Ja myślę, że Kołaciński nie dlatego nie wyjechał, żeby był spór wewnętrzny, tylko Kołaciński był w objeździe i on po prostu nie zdążył. To nie jest tak, żeby oni podejmowali decyzje w komfortowych, tak powiem, warunkach, prawda, obiadowo-kolacyjnych i siedzą i rozmyślają. Nie, oni musieli ją podjąć z minuty na minutę. Wszystko było przygotowane w sensie formacyjnym, ale decyzja musiała być podjęta bardzo szybko. Dramat, który się natychmiast zaczął rozgrywać, polegał na tym, że ta polska jednostka Brygady Świętokrzyskiej, doskonale ideowo przygotowana do tego zadania, czyli przedarcia się do generała Andersa, w pierwszym rzędzie musiała napotkać armię niemiecką. I napotkawszy armię niemiecką, została ostrzelana i przejście brygady, mówiąc kolokwialnie, na siłę nie udało się. A front sowiecki był tuż, tuż w opisach, między innymi kapitana Włodyki Lecha, które zamieściłem w swojej z kolei książce Taniec na linię nad przepaścią. Z jego wspomnień wynika, że Brygada Świętokrzyska w pewnym momencie znalazła się w Kleszu. Państwo zresztą to widzieli na filmie Darka, który to film teraz był puszczony, prawda? Znowu, to nie jest tak, żeby ci żołnierze, oficerowie i dowódca miał 15 wariantów do decyzji. Wariant był tylko jeden. Albo za chwilę zostaną zakryci przez Sowietów, albo zdecydują się na podjęcie rozmowy z frontowymi dowódcami niemieckimi. Dla Władyki, który o tym pisze, dla kapitana Lecha, jest to straszny dramat. Dlatego, że oni przechodzą przez front niemiecki, Niemcy się odsuwają i natychmiast ci Niemcy żądają od nich, zaraz panowie, ale teraz w drugą stronę, karabiny i przeciwko Sowietom. I oni od samego początku są narażeni w sposób bardzo widoczny na to, żeby stać się kolaborantami niemieckimi. A oni mają zupełnie inny cel. Oni mają się przebić do Andersa. I to jest właśnie ten taniec na linię nad przepaścią. To nie jest moje sformułowanie, tylko Tadeusza Siemiątkowskiego, pseudonim Mazur, jednego z wyższych żołnierzy, oficerów Narodowych Sił Zbrojnych, właśnie OP tej części, ponieważ pułkownik Bohun musi nawirować między rzeczywistością pod tytułem, w cudzysłowie, zaproszenie Niemców do Legionu Antybolszewickiego. Niemcy formują taki legion po to, żeby właśnie wtłoczyć tam różne formacje i uznać, że oto walczy przeciwko zbrodniczej antycywilizacji bolszewickiej. Mamy u Bogu, proszę bardzo, Rosjan, Polaków, Brygadę Świętokrzyską. To jest wizja niemiecka włączenia Brygady Świętokrzyskiej do tegoż regionu antybolszewickiego. Alternatywa? Obóz koncentracyjny. Bądź rozbicie całej tej jednostki. Z drugiej strony wyraźna wola Bohuna, by przesuwać się jak najdalej na zachód w stronę armii
amerykańskiej, a następnie generała Andersa. Jak to w życiu bywa? Można powiedzieć, analizując rozkazy Brygady Świętokrzyskiej, które zostały wydane swego czasu przez Czesława Brzozę, krakowskiego historyka, że Bochum wykonuje niesamowite zadanie. Pierwsza kwestia, wydaje mi się, że najważniejsza, że czyta się te rozkazy, nie ma cienia wątpliwości, że to jest 1000 żołnierzy, polskich patriotów, którzy wszyscy dokładnie wiedzą, jaki jest cel. Czyli krótko rzecz mówiąc, są suwerenni za sprawą Bochuna, który cieszy się olbrzymim autorytetem. Niezależnie od tego, jak daleko on pójdzie w kompromis ze stroną niemiecką, żołnierze i oficerowie mu wierzą, że on doprowadzi ich do generała Andersa. Bo tak powiedział, taki jest nasz cel. I te rozkazy, i te wewnętrzne szkolenia oświatowo-wychowawcze, historyczne, Marsz i w boju, cała, czyli gazeta, która wychodzi w Brygadzie Świętokrzyskiej jeszcze na terenie tutaj krajowym, Antoni Gerne był jej najdłużej redaktorem naczelnym. To wszystko bardzo jednoznacznie mobilizuje tych żołnierzy do tego, że oni mają walczyć o niepodległość Polski u boku polskich sił zbrojnych na Zachodzie. A z drugiej strony, gdy się czyta z kolei te wewnętrzne w sztabie rozmowy między Bochunem, Marcinkowskim i Leonardem Zurzdanowiczem, czyli ta trójka, która jest odpowiedzialna za te 1000 żołnierzy, czy oni zginą, czy ich przeprowadzi przez ten Rubikon na drugą stronę, widać wyraźnie, że oczywiście z Niemcami rozpoczyna się gra. I ta gra polega na tym, że Brygada Świętokrzyska odmawia jednoznacznie wejścia na front, tłumaczą, że jest jednostką partyzancką, nigdy nie była frontową, nie ma takich umiejętności, możliwości. Niemcy to przyjmują do wiadomości, natomiast zmuszają brygadę do uczestnictwa w pewnym przedsięwzięciu wywiadowczym. Mianowicie wybrani oficerowie i żołnierze Brygady Świętokrzyskiej będą szkoleni w kilku cyklach szkoleniowych przez oficerów niemieckich. Dostaną od Niemców na pewno instrukcje różnego rodzaju, chociaż w rozkazie Bochuna one zostaną zanegowane. Bochun i Marcinkowski wyraźnie dadzą do zrozumienia tym przyszłym spadochroniarzom NSZ-u z Brygady Świętokrzyskiej, że ich zobowiązują tylko rozkazy polskie, a nie te, które otrzymali od Niemców. Ale faktem jest, że zostają wyszkoleni i na samolotach niemieckich zostają jako kolejne ekipy, cztery w sumie, jedna piesza, zostają skierowane na kraj. Na samolotach niemieckich z instrukcjami niemieckimi, które natychmiast mają zniszczyć, mają nie być, że tak powiem, zobowiązani do cudzego wypełniania rozkazów, jednocześnie z rozkazami od Bochuna, że mają się zgłaszać do dowództwa, czyli do Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych, czyli do generała Zygmunta Broniewskiego-Boguckiego. I ta gra z później ostatnim, pierwszym oddziałem, też zresztą mającym swoją dramatyczną historię, bo proszę sobie uzmysłowić, że oczywiście wszystkie te oddziały spadochronowe oraz ten pieszy kapitana Dzielskiego, który dotrze do kraju, one wszystkie prędzej czy później zostaną wyłapane przez Urząd Bezpieczeństwa, bądź przez sowieckie służby i będzie to podstawa do oskarżania od początku do końca Narodowych Sił Zbrojnych o współpracę z Niemcami, mimo że ewidentnie celem tejże brygady było zupełnie co innego i w rozkazach, które otrzymywali kolejni dowódcy tych zrzutów spadochronowych, czy Dękiewicz, czy Jerzy Gnat i tak dalej, i tak dalej, oni wszyscy otrzymywali rozkazy bezpośrednio od dowódcy polskiego.